10 najgrubszych piłkarzy. Andy Reid, irlandzki piłkarz grający na pozycji pomocnika, pochodzi z Dublinu. Jego ostatnim juniorskim klubem był angielski Nottingham Forest, gdzie w 2000 roku został włączony do pierwszej drużyny, w której zadebiutował w wygranym 2-0 spotkaniu z Sheffield United. W sezonie 2000-2001 wystąpił jeszcze w 13 spotkaniach, a od następnego zaczął częściej wychodzić w podstawowej jedenastce. W 2005 roku za kwotę 8 milionów funtów przeszedł do Tottenhamu Hotspur. W nowym klubie zadebiutował 5 lutego. Pierwszą bramkę zdobył w meczu z Aston Villą. Reid zaliczył również 5 występów w kadrze Irlandii, strzelając 2 bramki. W pierwszej reprezentacji zadebiutował w 2003 roku w wygranym 3-0 spotkaniu z Kanadą. Pierwszego gola w reprezentacji zdobył z rzutu wolnego w zremisowanym 1-1 spotkaniu z Bułgarią. W kadrze strzelił jeszcze 3 bramki w spotkaniu z Cyprem i z Włochami. 15 listopada 2006 roku strzelił bramkę również w meczu z San Marino. Łącznie w barwach narodowych wystąpił 29 razy. 5 występów w kadrze do lat 21, łącznie 29. Ten piłkarz ma problemy ze swoją tuszą. Waży 76 kg i mierzy 175 cm. Fani nie dają mu zapomnieć, że waży nieco za dużo. Na jego cześć wymyślili nawet piosenkę, która brzmi Andy Reid, ma opuszczone skrzydła, Andy Reid, poszedł do Burger Kinga. Sylvain Ebanks-Blake swoją karierę piłkarską rozpoczął w juniorskiej drużynie Manchester United. Swój pierwszy mecz w seniorskim zespole rozegrał w 2004 roku, a rok później strzelił swojego pierwszego gola w meczu przeciwko Barnet. W styczniu 2006 roku został wypożyczony do Royalu Antwerpia na resztę sezonu, gdzie miał nabyć doświadczenie. W 2006 roku podpisał 3-letni kontrakt z drużyną Plymouth Argyle. Kwota transferu opiewała na 200 tysięcy funtów. 10 stycznia 2008 roku trafił do Wolverhamptonu Wanderers. W sezonie 2008-2009 został królem strzelców League Championship. W klubie występował do końca sezonu 2012-2013. W roku 2008 zaliczył jeden występ w reprezentacji Anglii do lat 21. Na zdjęciach wyraźnie widać, że Sylvain jest nieco zaokrąglony. Niektórzy uważają, że przyczyną jego problemów z figurą jest stara kontuzja. W 2013 roku piłkarz złamał nogę, wypadł z rytmu treningów i zdarzyło mu się sięgnąć po niezdrowe jedzenie. Skutki niestety widać do dzisiaj. Blake waży 91 kg. Benny McCarthy. Południowoafrykański piłkarz występujący na pozycji napastnika. Grając dla Southern Stars w sezonie 95-96 strzelił 37 goli w 29 spotkaniach. W 97 roku jego skuteczność zadecydowała o wykupieniu go przez Ajax Amsterdam. W pierwszym swoim sezonie, jak się okazało, mistrzowskim dla Ajaxu strzelił 21 bramek. Później trafił do Celty Vigo, FC Porto, Blackburn Rovers, West Ham United i Orlando Pirates. W koszulce RPA McCarthy wystąpił na Mistrzostwach Świata we Francji w 1998 roku, Mistrzostwach Świata w 2002 roku. W 74 występach strzelił 31 goli. Jest najskuteczniejszym piłkarzem RPA. Prześcignął pod tym względem ilość zdobytych bramek Shona Bartletta. Uważany za najlepszego piłkarza RPA w historii, nie został powołany do reprezentacji RPA w 2010 roku, a powodem była jego niewystarczająca sprawność fizyczna. Zarzucano mu, że ma nadwagę. Obecnie waży 88 kg przy 183 cm wzrostu. Ilkay Gündoğan. Niemiecki piłkarz tureckiego pochodzenia, grający na pozycji środkowego pomocnika od 2016 roku, związany jest z klubem Manchester City.
11 października 2011 roku zadebiutował w dorosłej reprezentacji Niemiec, wygranym 3-1 meczu eliminacji do Euro 2012 z Belgią. Z powodu poważnej kontuzji pleców nie został powołany na mistrzostwa w Brazylii. Po powrocie do zdrowia zaczął grać na swoim optymalnym poziomie, co poskutkowało powrotem do reprezentacji. Rozegrał 5 meczów eliminacyjnych do Euro 2016 i strzelił w nich 2 gole. Niestety kolejna kontuzja wykluczyła go z turnieju finałowego. Christian Fabiani. Argentyński piłkarz występujący najczęściej na pozycji napastnika posiada również obywatelstwo włoskie. Fabiani jest wychowankiem Lanús, którego barwy reprezentował od 2001 do 2007 roku. W tym czasie był wypożyczony do chilijskiego Palestino i izraelskiego Bejtaru. W 2007 roku został pozyskany za ponad 1,5 miliona euro do rumuńskiego CFR, w którym zdobył tytuł mistrza Rumunii. Był dwukrotnie wypożyczany do swojej ojczyzny, do Newell's Old Boys, a później River Plate. Niedługo po powrocie z tego ostatniego wypożyczenia rozwiązał kontrakt z klubem. Kilka miesięcy po tym zdarzeniu Fabiniego pozyskał za darmo meksykański drugoligowiec Veracruz. Ma on bardzo charakterystyczny pseudonim, który nawiązuje do jego budowy ciała oraz tego, w jaki sposób cieszy się z gola. Jest to El Ogr, czyli ogr. W wywiadzie z 2009 roku matka Fabianiego stwierdziła, że jej syn ma bardzo złe nawyki żywieniowe. Jego największym problemem jest zjadanie dużych porcji. Stwierdziła też, że Fabiani musi wziąć się w garść i schudnąć. Nie musi chudnąć do 92 czy 93 kg. Wystarczy, jak będzie ważył około 97. Dzisiaj niestety jest to 103 kg. John Parkin, angielski piłkarz, grający na pozycji napastnika, chociaż nigdy nie pojawił się w Premier League, grał intensywnie we wszystkich dywizjach angielskiej ligi piłkarskiej. Wystąpił w ponad 50 meczach ligowych w każdym z 4 klubów: York City, Macclesfield Town, Preston North End i Fleetwood Town, a także zaliczył ponad 50 występów poza ligą dla Forest Green Rovers. Parkin był nazywany bestią. Słynie z bardzo dużego wzrostu oraz niezwykłej budowy ciała. Jego koszulka to 4XL. Nigdy nie prowadził sportowego stylu życia, nie chodził na siłownię i nie prowadził żadnej zdrowej diety. Zamiast tego jadł bardzo duże porcje pizzy, steków, bekonu, sera, tuńczyka. Uwielbiał chipsy. Ponadto zjadał całe angielskie śniadanie przed każdym treningiem. Wiele osób uważa, że Parkin powinien popracować nad swoją figurą. W 2007 roku powiedział: ludzie na mnie patrzą i uważają, że jestem niewysportowany i nie jestem fit. To niesprawiedliwe komentarze, których muszę cały czas wysłuchiwać. Taki jestem już. Jeroen Verhoeven, holenderski piłkarz, który grał jako bramkarz. Zaliczył występy w takich klubach jak FC Volendam, Ajax Amsterdam, FC Utrecht czy ASV The Deke. Verhoeven często droczył się z powodu jego wagi, co jest nietypowe dla bramkarza. W jednym z meczów w sezonie 2010-2011 kibice gospodarzy na stadion, których przyjechał Verhoeven, skandowali głośno pizza za każdym razem, gdy dotknął piłkę. Adriano Leito Ribeiro. Brazylijski piłkarz występujący na pozycji napastnika w amerykańskim klubie Miami United, były reprezentant Brazylii. Występuje na boisku na pozycji napastnika. W 1999 roku był zawodnikiem w Flamengo. Przed sezonem 2001-2002 przeszedł do klubu ekstraklasy włoskiej Interu Mediolan. Występował również w innych klubach włoskich, Fiorentinie czy w Parmie. W jej barwach występował m.in. w meczach przeciwko Wiśle Kraków, a nawet strzelił Wiślakom gola w meczu rewanżowym czwartej rundy Pucharu UEFA.
Na początku sezonu 2007-2008 Adriano popadł w konflikt ze władzami Interu Mediolan, którego przyczyną był jego niesportowy tryb życia. Brazylijczyk obniżył loty, przybrał na wadze i stracił miejsce w podstawowym składzie drużyny klubowej, także narodowej. W celu odbudowania formy fizycznej i psychicznej zawodnika kierownictwo Interu wyraziło zgodę na jego wyjazd do Brazylii, gdzie miał przejść rehabilitację w jednym z nowoczesnych ośrodków odnowy fizycznej należącym do São Paulo. Adebayo Akinfenwa, pseudonim Bestia, angielski piłkarz występujący na pozycji napastnika w klubie Wanderers FC, wyróżnia się siłą fizyczną i ogromną wręcz posturą. Reprezentował kluby z lig angielskich, takie jak Doncaster Rovers, Millwall czy Swansea, a także zagraniczne jak FK Atlants czy Bury Town. Jako nastolatek dołączył do litewskiego klubu FK Atlantas. Do rozpoczęcia kariery w tamtym klubie namawiał go jego agent, którego rodzina znała się z członkiem sztabu szkoleniowego. Anglik jednak na Litwie doświadczył prześladowań na tle rasowym od strony kibiców. Zawodnik później skomentował sytuację słowami: przyjechałem z Londynu, gdzie nikt mnie nie lekceważył. To było po prostu bezczelne. Po dwóch latach gry na Litwie wrócił na Wyspy Brytyjskie, gdzie podpisał kontrakt z mistrzem Walii, Bury Town. Ayrton de Silva. Ayrton jest brazylijskim piłkarzem występującym na pozycji napastnika. Gra w klubie Hassia Bingen. Patrząc na jego zdjęcia, kto by pomyślał, że grając w klubie Werder Brema w 2003 roku zajął trzecie miejsce w klasyfikacji strzelców Bundesligi, a rok później został jej królem strzelców z 28 bramkami na koncie. Dzisiaj piłkarz nie przyznaje się do tego, ile waży, ale pewne jest, że ponad 100 kg.